Jak szczęśliwy jest teraz Andrzej Wasilewski i w gradacji twoich sukcesów, właściwie sukcesów, których byłeś świadkiem, jak wysoko jest to dzisiejsze zwycięstwo Krzysztofa Głowackiego? Przede wszystkim jestem bardzo dumny z tego, że jestem Polakiem. Dzisiaj Krzysztof pokazał po prostu, znaczy być wielkim, wielkim wojownikiem. Chciałbym, żeby więcej sportowców na dyscyplinach, a szczególnie sportach walki pokazały takie serce, tak wiarę do końca. Tak niewielu ludzi wierzyło w jego zwycięstwo, przynajmniej różni. Naprawdę na wyższej klasy polscy eksperci pisali artykuły, że praktycznie nie ma żadnych szans, a tylko to Jabłoński i Andrzej Wasilewski twierdzili, że jedziemy po pas. Krzysiek Głowacki do końca powiedział, że nie bierał w ogóle po tej możliwości, a że może tą walkę przegrać, że za wiele tej pracy, tak wiele pracy włożył. Pokazał olbrzymie serce. Steve Farhut zaczepił mnie, jak ja podchodziłem do ringu. Powiedział, że to jest po pierwsze szósta runda, jest z najlepszych rund w roku. Zwycięstwo Krzysztofa, nieprawdopodobne, nazwijmy to po imieniu, niesamowite jaja, siła woli, hard ducha. Powiedz mi, kiedy podczas tej walki wyczułeś, że ten tytuł może być wasz, może być Krzyśka Głowackiego? Zaczęliśmy tę walkę wspaniale. Przecież w pierwszym rundzie mieliśmy pechało potężnie, bombie naprawdę huk był ogłuszony, ale był koniec rundy. Następna była nasza, trzecia była nasza, czwarta może dyskusyjna, no potem niestety huk doszedł do głosu. No, szczerze mówiąc, zacząłem tracić nadzieję. Te rundy były takie troszkę bezpłciowe, niewiele się w nich działo. No wiadomo, że takie rundy można nazywać epotoniczne i pewnie sędziowie tak punktowali. No, mogli tak punktować. Ale wiedzieliśmy na końcu. Wiedzieliśmy, że 4 minuty Krzysiek ma kondycję takie jest założenia, że 4 minuty pójdzie na wojnę ostatniej, albo się przewróci, albo przewróci chłopak. No, wyszło to nawet w poziom początek właśnie tej 11 minuty, zdaje się, tak? Nie wiem, co powiedzieć, po prostu musimy dojrzeć się. Powiem ci, co powiedział w takim razie, co powiedział Dan Rafał. Powiedział, że gdyby można rozpisać było tą walkę po hollywoodzku, to lepiej rozpisać jej było nie można. I Polacy mają kolejną wielką gwiazdę, kolejnego pięściarza, który pokazał, że można wygrać sercem, nie przejmować się tym, że huk był u Bokmacherów 10 do 1 faworytem. Wiemy coś na pewno, był i tak Bogański. Ja osobiście po raz pierwszy postawiłem pieniądze w Bokmacherce 1000 zł na zwycięstwo Krzysia Głowackiego. Tak, po pierwszy raz w życiu. Także gratulujemy. Naprawdę wierzyliśmy. Myślę, że Krzysztof zresztą sztabem trenerskim Fiodorem Łapinem, jakim sobie grałem, panem Weselem, wspaniała praca, naprawdę wspaniała. My z kolei jako promotorzy okazaliśmy też doskonałą pracę sztabem, jak odbyło się nie w Niemczech, tylko w Ameryce. I tak to jest, kiedy zespół ludzi razem współpracuje, Tomek Wawiloński, Piotr Werner, trenerzy, zawodnik, cała grupa zawodowców, profesjonalistów naprawdę wspina się w różne swoje możliwości, wspaniały zespół pracuje, wtedy można budować takie sukcesy. Obok nas, dosłownie na 2 metry od nas, Krzysiek Głowacki odpoczywa, rozmawia z trenerami. Natomiast wiem, że już twoje telefony Leona Margulesa są czerwone od propozycji. Nie wiem, czy będziemy wymieniać, czy nie, ale w każdym razie... Pierwszy telefon, który był, to był prezydenta WBO, Paco Valcarcel, który już zezwala niego walka roku WBO. To jest pierwsza rzecz. Drugi telefon był od Johna Wirta, który będzie Johna Jonesa Juniora. No powiem szczerze, że dalej... Już dalej nie odbierałeś, ale będą następne. Będą na pewno, natomiast no, za wcześnie. No, ale cieszmy się tym, co mamy. Oczywiście. Wielka chwila polskiego boksu w Stanach Zjednoczonych. Piękniejszy styl zdobycia tu mistrza świata. Pytanie od kibiców. Ostatni Andrzej, bo wiem, że chcesz pójść do Krzyśka. A czy była klauzula rewanżu? Nie. To była walka, to nie była dobrowolna brama, to była obowiązkowa brama. Myśmy, przede wszystkim Krzysztof w ringu sam wywalczył sobie to prawo, to wszystkie walki eliminacyjne. W związku z tym taki człowiek z obowiązkowym challengerem, nie może być klauzuli rewanżu. Jesteśmy wojowni, jesteśmy związani z Janem Hejmonem, jesteśmy związani z Lorem Margulesem. Myślę, że mamy absolutnie otwartą amerykańską telewizję i na pewno jesteśmy otwarci na wiedzę, że tak powiem, naszemu wieloletnim partnerowi z innym stacji Polsat. No, myślę, że to jest taka cały zespół, tak powiem, ludzi, firm, wielkich korporacji, które spowodowały, że Krzysztof będzie toczył wielkie walki i przynosił Polsce wielką chlubę. Andrzej Wasilewski, promotor mistrza świata WBO Krzysztofa Głowackiego. Dziękuję bardzo, Andrzej.